Cześć, to ja. Wasz Wojtałkę mały. Ze swoimi, jak to jeden z YouTuberów powiedział, żałosnymi żartami. No lepsze żałosne żarty niż żadne, no nie? Taki suchar a la familiada, kurna, pan hamburger. Wreszcie, no niektórzy powiedzą, że Jesus, nareszcie robisz ten film. Tak, nareszcie robię ten film. To jest pierwsza część z pewnie dużej liczby filmów, naprawdę, bo to pewnie to akurat będzie chyba cała seria, serial dłuższy niż Moda na sukces, Szansa na śmierć i Plebania, ponieważ tu mamy bardzo dużo możliwości. Sweeping to jest właśnie to, co wszystkie małe dzieci z gitarami lubią najbardziej, czyli zamiatanie gitarą wszystkich śmieci. Śmieci piórkiem, tak? Będziemy śmiecić piórkiem. Znowu żałosny żart, nie? Czekajcie, muszę się napić. Od tych sucharów to mi się zaschło w ryju. Energizery pijemy. Kurde, energizery takie, że po prostu... Uj, nie siada. Dwa, na jeden film dwa energizery, kurde. Żłopiemy, kurde. Czekajcie, bo muszę się zaenergizować, bo inaczej po prostu będzie pipa. Nie będzie grania, nie będzie grania. Czuję mocz. Czuję mocz w tym. Jeszcze więcej moczy. O matko, hardcore. Ale wszyscy mnie widzą, nie? Dobra, zarąbiście. Także, kochani, sweeping, jak już wstęp zrobiłem, pierdoły popowiadałem, sweeping, zabieram się teraz na poważnie za to. O co tutaj chodzi? No jak sama nazwa wskazuje, to chodzi o ruch piórkiem, kostką, ruch kostką, który, dzięki któremu wydobywamy dźwięki, prawda? Ale skąd się to bierze? Dlatego to się bierze, że ten sweeping, to zamiatanie, stąd się bierze, że po prostu mamy na każdej ze strun, po prostu gramy jeden dźwięk. To nie jest tak, że prawda, gramy na jednej strunie kilka dźwięków, to wtedy no właściwie operujemy cały czas na jednej strunie. Prawda? Więc tutaj jest, no część was oczywiście wie, ale po prostu mówię to wszystkim, którzy po prostu ten filmik oglądają i lub po prostu nie wiedzą, co to jest sweeping i chcą się dowiedzieć i tak dalej, i tak dalej. Więc to po prostu chodzi o to, że sobie przejeżdżamy po strunach wzdłuż, znaczy w poprzek strun właściwie, ruchem takim zamiatającym, czyli po prostu jeśli jedziemy piórkiem, na razie mówię tylko o prawej ręce, jeśli jedziemy piórkiem w dół, to po prostu wszystkie uderzenia są w dół. Pamiętajcie, tutaj łamiemy zasadę naprzemiennego kostkowania. Tutaj byśmy się zakichali, gdybyśmy jedną strunę mieli w dół, w drugą w górę uderzać, to byśmy się tutaj posrali. Więc wszystkie struny po prostu idziemy w dół lub po prostu, jeśli chcemy, prawda, ruchem powrócić, to po prostu w drugą stronę. I to jest takie pierwsze ćwiczenie dla wszystkich ziomków, którzy chcą opanować metodę sweepingu. To jest teraz pierwsze podstawowe ćwiczenie. Tutaj numer jeden, tam gdzieś walniemy w filmiku, nie? Chodzi o to, żeby przyswoić się w ruchu właśnie takim sweepingowym. Tu wykorzystamy teraz struny X, czyli po prostu tłumimy sobie struny i sobie jedziemy. Czyli teraz najważniejsze, żeby to powoli zrobić, zacząć od wolnego tempa, żeby nie od razu, bo to wychodzi gówno, nie? No to właściwie to nie ma co się wygłupiać. Jedziemy od wolnego tempa i przyjeżdżamy po wszystkich strunach od najgrubszej do najcieńszej. Przyjeżdżamy piórkiem w dół. No i uwaga, patrzajcie. To chodzi tutaj o to, żeby poczuć każdą ze strun, żeby dźwięki były też osobne, czyli odizolowane, że nie było, prawda? Żeby dźwięki po prostu były, prawda, osobne, czyli stąd właśnie te X tutaj robimy. To możemy złapać w którymkolwiek miejscu, w każdym razie ćwiczymy. No i teraz skupcie się. Tu jest akurat ruch w górę. Wiem, że pewnie niewyraźnie widać, póki co używam jednej kamery, ale myślę, że wkrótce będą dwie do nagrywania.
więc po prostu mamy ten ruch właśnie w dół. Słyszycie, każdy dźwięk jest osobno. No i teraz dobra, zaczynamy od najgrubszej, kończymy na najcieńszej, a teraz wypadałoby iść do góry. Czyli po prostu robimy na tej samej zasadzie. Macie to? Oczywiście ja mam tutaj 7 strun, więc wy macie, to będzie po prostu 6 dźwięków w dół, prawda? I 6 dźwięków do góry, więc może ja po prostu będę też grać po 6 strunach, żeby było tak jak u was. O, coś takiego, czyli po prostu teraz jeszcze spróbujmy sobie powiedzieć. Struna najgrubsza w dół, uderzenie w dół, struna, czyli szósta, struna piąta w dół, struna czwarta w dół, struna trzecia w dół, struna druga w dół, struna pierwsza w dół. I teraz mamy dwa warianty tych strun skrajnych, bo możemy zrobić tak. Uderzamy każdą po jednym razie, prawda? Czyli szósta raz, piąta raz, czwarta raz, trzecia raz, druga raz, pierwsza raz. I później pierwszą jeszcze raz uderzamy ruchem do góry. Czyli zauważcie sobie, na przykład zjeżdżam, powiedzmy, gram od trzeciej, prawda, do pierwszej. Czyli mam tak, trzecia w dół, druga w dół, pierwsza w dół i teraz pierwsza do góry, druga do góry, trzecia do góry. Tak samo się tyczy oczywiście do góry, czyli na przykład mam, gram na trzech najcieńszych strunach, prawda, czyli tak, trzecia G w dół, druga B w dół, pierwsza E w dół i teraz pierwsza E w górę, druga B w górę, trzecia G w górę i teraz znowu trzecia G w dół, druga w dół, pierwsza w dół. Czyli widzicie, skrajne struny są uderzane dwa razy. Czyli to byłoby ćwiczenie drugie, czyli wariant taki drugi na ćwiczenie właśnie tych strun skrajnych. Oczywiście nie musimy używać czy grać zawsze na sześciu strunach. Tutaj z kolei byłyby kolejne jakby rozwinięcia tych ćwiczeń. Czyli po prostu bierzemy sobie konkretne struny, na przykład, nie wiem, cztery struny, któreś nawet ze środka, na przykład piąta, czwarta, trzecia, druga i sobie gramy. Rozumiecie, o co to chodzi, prawda? Czyli, bo sweeping to o co tutaj chodzi? Sweeping to jest generalnie sposób wydobywania dźwięków, ale jakie te dźwięki są? To nie są zwykłe dźwięki z dupy, to na przykład używa się już tutaj konkretne schematy, czyli to są arpeggia, czyli po prostu akordy rozbite na pojedyncze dźwięki, czyli na każdej strunie jest jeden dźwięk, czyli teraz jeśli każdy z tych dźwięków będzie odizolowany, to będziemy wyraźnie słychać arpeggia, czyli po prostu rozbite akordy. Nie tak. Coś takiego, tylko oczywiście akordy otwarte brzmią troszeczkę kijowo, jak tutaj słyszeliście. Więc dobra, na razie się skupmy na tych ćwiczeniach, które robiliśmy, czyli prawa ręka. To jest naprawdę bardzo, bardzo istotne, żeby po prostu ogarniać te dźwięki. I tak samo jak arpeggia możemy grać na różnych strunach, czyli nie musimy zawsze grać na wszystkich sześciu strunach, możemy grać tylko na przykład na trzech strunach. Tak musimy się nauczyć opanować tej techniki właśnie sweepingu na przykład na trzech strunach. No powiedzmy na dwóch strunach to już się nie gra, prawda, arpeggia za bardzo, ewentualnie jakieś takie stampingi na coś w tym stylu. Tutaj akurat zagrałem arpeggia właśnie na dwóch strunach, ale za pomocą tappingu, jak widzieliście. Więc generalnie najmniejsza liczba strun to są 3 sztuki, 3 struny, które opanowujemy. I teraz dla was byłoby zadanie takie, że po prostu robimy sobie ten sweeping 6, 5, 4, 4, 5, 6, 6, 5, 4, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 3, 4, 5, prawda? Czyli po 3 bierzemy, 4, 3, 2, 2, 3, 4, prawda? Czyli ten w dół, w górę, 3, 2, 1, 1, 2, 3. Drugi wariant byłby taki, że na przykład bierzemy sobie powiedzmy właśnie po 4 sztuki, czyli oczywiście łatwo sobie policzyć. 6, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 2, dobrze liczę, 4, 3, 2, 1 i sobie tak
i sobie tak wymiatamy i robimy tak, żeby ten ruch był, był wyraźny, żeby te dźwięki były ty, prawda? Żeby nie było jakiejś pauzy, ty, jakieś takie nierówne. Oczywiście tutaj cały czas na X-ach. Najlepiej na przesterze na X-ach, czyli po prostu, żeby ten dźwięk było słychać, bo jeśli wyłączymy clean, to też będzie ok, ale właściwie i tak większość takich, takiego szpanerskiego sweepingu się gra na przesterku, więc po prostu spróbujcie sobie opanować. Pamiętajcie właśnie o tym też, żeby piórko nie było tak chamsko sztywne. Ono musi, mniej więcej musi być troszeczkę poluzowane, oczywiście nie na tyle, żeby to nam wypadło z rąk, ale żeby po prostu był taki luz, żebyśmy mogli po prostu... No, trudno mi wytłumaczyć, to trzeba takiego, nabrać takiego właśnie feelingu, takiego uczucia, że to piórko fajnie tak jakby pstryka po każdej strunie. Także to do Was należy, teraz Wy to spróbujcie ogarnąć. Jak już większość z Was będzie miała to, powiedzmy, obcykane, będziemy jechać z następną rzeczą. Oczywiście w komentarzach piszcie, że mam to panowane, mam to, ale full wypas, ale, albo możecie pofilmować też. Dobra, papatki, bo to, po tych energizerach, które teraz gadam, ja po prostu normalny. Na razie, papatki. Hejka, sorry, że przeszkadzam. Jeśli uważasz, że lekcje, które robię na YouTubie, są fajne, to może zechcesz zapisać się na lekcję gry przez Skype. Jeśli chcesz kupić książkę, którą napisałem o motywacji, gdzie mówię właśnie dużo rzeczy o motywacji, o tym, jak pokonać lenistwo, jak przygotowywać się do ćwiczeń, jaki harmonogram ćwiczeń i tak dalej, to możesz zakupić tą książkę. No i jeszcze oczywiście, jeśli chcesz kupić sprzęt, a nie wiesz też, czego chcesz tak naprawdę, co dokładnie, nie wiesz, co wybrać, to też do mnie napisz, jako że prowadzę sklep muzyczny, to po prostu chętnie doradzę i sprzedam fajny sprzęt, fajnie brzmiący. Zapraszam i sorry, wracaj z powrotem do oglądania. Papatki!